Dramatyczne przeżycia aktorki znanego serialu w stolicy mody. Katarzyna Chrzanowska, znana z roli w serialu Adam i Ewa, podzieliła się niedawno na swoim profilu na Facebooku dramatycznym doświadczeniem, jakie spotkało ją podczas pobytu w Paryżu. Po 25 latach spędzonych w tym mieście bez większych problemów, została okradziona w czasie krótkiej wizyty. Strata telefonu, który zawierał wiele ważnych informacji i zdjęć, dotknęła jej osobiście, przypominając o złowieszczym uczuciu utraty prywatności. Wyraziła oburzenie i zaniepokojenie rosnącą liczbą takich incydentów, określając je jako sport narodowy. Jednocześnie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzyła wszystkim więcej uczciwości i bezpieczeństwa, kropka, wspominając również swojego dawnego partnera z planu. Waldemara Goszcza, z którym grała zakochaną parę w Adamie i Ewie, Chrzanowska wyraziła swoje uczucia w rocznicę jego śmierci. Przekazała swoje refleksje na temat tego, jak Goszcz mógłby obchodzić swój 50. urodziny i jak bardzo jest wciąż pamiętany i szanowany przez wielu ludzi. Również w rocznicę jego odejścia Chrzanowska podkreśliła, że Goszcz pozostanie na zawsze w jej sercu i pamięci, wyrażając swoje wieczne szacunek i miłość dla niego. Chrzanowska, mimo dramatycznych przeżyć, wciąż okazuje swoje wsparcie dla swoich bliskich i szacunek dla pamięci kolegów z branży. Jej otwarta postawa wobec trudności oraz troska o wspomnienia i dziedzictwo pozostawione przez zmarłych kolegów pokazują jej silny charakter i empatię. Pomimo koszmarów w Paryżu i osobistych strat, Chrzanowska nadal pozostaje aktywna i zaangażowana w życie, dzieląc się swoimi przeżyciami z fanami i wspierając innych w trudnych chwilach. Jej otwartość i uczciwość przemawiają do serc wielu ludzi, czyniąc ją nie tylko utalentowaną aktorką, ale także inspirującą osobą w obliczu trudności, jakie spotkały Katarzynę Szanowską, jej determinacja i siła charakteru są godne podziwu. Jej otwarcie na świat i wyrażanie uczuć w mediach społecznościowych przyczyniają się do budowania więzi z fanami i pokazują, że nawet w obliczu trudności można odnaleźć siłę, by podnieść się i iść naprzód.